Sport wybudził się już ze snu i tego wynikającego z pandemii, ale także tego wynikającego po prostu z przerw między sezonami. Wszystkie opolskie drużyny już wróciły do rozgrywek, a o tematach sportowych porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, wiceprezydentem Opola, panem Przemysławem Zychem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, kibice opolscy nie mogą narzekać na nudę. Opolskie drużyny grają, sezony już są w trakcie. Myślę, że jeżeli chodzi o paletę dyscyplin, to jest w czym wybierać. No i co najważniejsze, chyba na tym etapie cieszą też wyniki. Odra na piątym miejscu, Kolejarz na drugim. Jest dobrze. To jak najbardziej, aczkolwiek cały czas mamy tę świadomość, że ten rok jest rokiem specyficznym i oczywiście do ideału jeszcze troszeczkę brakuje. Bo jednak w obszarze sportu obecność pandemii jest dość mocno zauważalna ze względu na cięcia w budżecie i również możliwości startowe, a to dla zawodników trzeba należy o tym pamiętać. To jest akurat bardzo ważne z tego tytułu, że start, a później ewentualny sukces w takich zawodach daje możliwość ubiegania się o stypendium, czyli o te pieniądze, które no, stanowią dużą wartość, chociaż jeżeli chodzi o utrzymanie w kolejnym roku. Mhm. Ale czy rzeczywiście udało się ze wszystkimi klubami dojść do porozumienia, kiedy była kwestia właśnie zmniejszania pieniędzy? Tak. Tutaj akurat ze strony klubów spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem i te rozmowy nie były specjalnie ani burzliwe, ani skomplikowane. Natomiast jakby nie zmienia to faktu, że dysponując mniejszym budżetem, no wpływa to też na pewne możliwości klubu. Nie chcę powiedzieć problemy, bardziej ujmę to w słowie wyzwania, ale jak widać i to, co też pani powiedziała, no kluby nasze, przynajmniej na początku sezonu, radzą sobie bardzo dobrze i trzeba trzymać kciuki, aby taka tendencja utrzymywała się jak najdłużej, a ta paleta faktycznie jest szeroka, jak nie szersza niż chociażby w zeszłym roku, bo do tych dyscyplin, które pani wymieniła, czyli piłka nożna, piłka ręczna, żużel, dołączył jeszcze ponownie hokej. To nowy projekt, aczkolwiek my, Opolanie, do hokeja jesteśmy przyzwyczajeni, bo przez x lat mieliśmy tutaj na naszym opolskim lodowisku Orlika, który z dużym powodzeniem rywalizował na tym poziomie najwyższym. Obecnie mamy taki projekt, nie chciałbym go nazywać projektem egzotycznym, bo takim on na pewno nie jest, ale wartym, żeby zwrócić na niego uwagę, to jest drużyna, która w jej części składa się z młodych zawodników z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, którzy stacjonują tutaj na miejscu u nas w Opolu. Nasze lodowisko jest ich takim, nazwijmy to, drugim domem. No i rywalizują na zapleczu Ekstraklasy. W ostatni weekend pokonali Tychy 12-1. Warto też wspomnieć o siatkarkach, które też rozpoczęły zmagania od zwycięstwa. To na pewno bardzo cieszy. Także siatkówka żeńska jak najbardziej w Opolu tak samo ma się dobrze. Skoro mówimy o sportach zespołowych, o polskich ekipach, to myślę, że nie możemy pominąć tematu, który był w ubiegłym tygodniu mocno na tapecie, czyli kwestia budowy nowego stadionu. Mamy projekt wykonawczy, co dalej? No to jest akurat ta dokumentacja, która pozwala teraz w sposób odpowiedni przygotować się do przetargu. To jest procedura dość ważna, dlatego że końcowym efektem po rozstrzygnięciu przetargu będzie cena, którą uzyskamy już z rynku od potencjalnych wykonawców. Więc tak, pozwolenie na budowę jest projekt wykonawczy. Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania się do przetargu. No i potem trzeba będzie zaciskać mocno kciuki, żebyśmy uzyskali taką cenę, która będzie dla nas satysfakcjonująca. Kiedy realnie mogłaby zakończyć się budowa i kiedy będziemy mogli już na tym nowym stadionie kibicować drużynom? Zawsze przy okazji takiego pytania dobrze jest mówić o marzeniach, czyli im szybciej, tym lepiej i żebyśmy po drodze tego całego procesu nie napotkali na żadne problemy, aczkolwiek i doświadczenie i wiedza pokazują nam nie tylko i wyłącznie z naszego podwórka opolskiego, ale również całego kraju, że takie duże inwestycje zawsze obarczone są pewnymi znakami zapytania. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w tym przypadku w tym negatywnym słowa znaczeniu, ale
po prostu no, inwestycje rządzą się swoimi prawami. Ale marzenia są po to, żeby się spełniać, żeby je spełniać, więc mam nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. I myślę, że marzenia się spełniają, jeżeli chodzi o osoby, które myślały o tym, żeby ośrodek sportowy, nieco bardziej rozbudowany, powstał przy ulicy Oleskiej. Obok stegu areny budowany jest Opolski Park Sportu i tam widać, że ta inwestycja szybko postępuje. Wszystko idzie zgodnie z planem, albo nawet chciałoby się powiedzieć ponad ten plan. W tym sensie, że jesteśmy w takim okresie tej inwestycji, że jeżeli tak wszystko dalej będzie szło, to inwestycja zakończy się przed czasem. Zresztą na ostatniej sesji Rady Miasta przesuwaliśmy część środków, które mieliśmy zabezpieczone na rok 2021 z tego tytułu, że ten postęp prac jest na tyle już zaawansowany, że rozliczenia będą prowadzone jeszcze w tym roku. Idąc jakby w ślad też za tymi komunikatami, które były przekazywane przy okazji sesji Rady Miasta, to wszystko wskazuje na to, że w pierwszym półroczu 2021 roku hala, obiekt zostanie oddany do użytku, a to jest, inwestycja jest wyjątkowa. Ja się cały czas uśmiecham w środku z tego tytułu, że przypominam sobie, jak powstawała koncepcja w oparciu o podpowiedzi, o pewne rekomendacje środowisk sportowych. Pytaliśmy, były prowadzone spotkania, opiniowaliśmy takie czy inne rozwiązania i to wszystko, co do nas płynęło, staraliśmy się jakby wkomponować w obiekt, który powstaje między ulicą Wodociągową a stegu Areną, bo to jest obiekt wielofunkcyjny z areną 20x40, czyli pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej. Również na tym boisku będą mogli trenować futsaliści. Warto też wspomnieć, wymieniając te dyscypliny, które w Opolu mamy, że mamy najwyższą ligę przecież w futsalu w Opolu i też trzeba za chłopaków i za działaczy trzymać mocno kciuki, bo swoją determinacją i pewnym uporem doprowadzili do tego, że ta najwyższa klasa rozgrywkowa w Opolu jest. Sale wielofunkcyjne, sale do sportu walki, wspinaczka, która jest również rekomendowana i otrzymujemy tutaj takie pozytywny feedback ze strony Polskiego Związku Alpinizmu. Współpracujemy ze środowiskiem wspinaczkowym, więc fajnie to się wszystko gdzieś układa. Oczywiście będziemy mogli powiedzieć, jak już zobaczymy efekt końcowy, jak faktycznie ta inwestycja została zrealizowana w całości, ale to jeszcze potrzebujemy kilka miesięcy. Oczywiście ten proces wyposażania samej hali też troszeczkę będzie trwał, no i sama potem już logistyka jej funkcjonowania, bo warto wspomnieć, że w liceum numer 9, które znajduje się przy ulicy Oleskiej, mamy klasy sportowe i to jest taki projekt, który chcielibyśmy realizować w kolejnych latach z tego tytułu, że on stanowi dla nas, dla miasta, ogromną wartość pod kątem jakby rozwoju niektórych dyscyplin sportowych. Mam na myśli przede wszystkim te dyscypliny zespołowe, czyli piłka nożna i piłka ręczna i siatkówka, aczkolwiek bliskość jednej i drugiej hali i tych obiektów sportowych czy terenów zewnętrznych no powoduje, że możemy oczywiście tam w tym liceum pokusić się może w przyszłości jeszcze o zapraszanie do tych klas sportowców czy przedstawicieli innych dyscyplin. Do klas sportowych, o których Pan wspomniał, wrócimy za chwilę, natomiast Park Sportu to nie jest jedyna inwestycja, która trwa, bo przecież przy ulicy Wandy Rutkiewicz, przy obecnym Centrum Sportu też powstaje hala. Tak, tak, tak. To też jakby jest odpowiedź na jakby potrzeby środowisk sportowych, przede wszystkim sportów walki, aczkolwiek no, każda taka hala daje dodatkowe możliwości. Sport to nie tylko i wyłącznie wyczyn i to należy w sporcie postrzegać może jakby w takim, może ostatnim, nie dlatego, że to jest najmniej ważne, bo to nie o to chodzi, ale przede wszystkim myśląc o sporcie wśród dzieci i młodzieży powinniśmy myśleć o tym, że podnosimy poziom sprawności. Ma to przełożenie oczywiście też na zdrowie, na pewien model życia, tak, który wpajamy młodemu człowiekowi. Co jest dla niego dobre, na co powinien gdzieś zwracać uwagę. Ruch to zdrowie,
A ten sport wyczynowy to oczywiście patrząc jakby na całą piramidę, którą się buduje w taki sposób, że na samym dole tych dzieciaków i sportowców jest najwięcej, a potem idąc bardziej ku szczytowi, tych sportowców jest coraz mniej z tego tytułu, że sport no, wiąże się z wieloma i wyrzeczeniami, i oczywiście tak samo predyspozycjami, bo o tym też należy pamiętać. No i zmiany też są widoczne w Toropolu, bo tam nie dość, że obrandowana została tafla, wymienione zostały krzesełka i też chyba w górnej części Toropolu zaszła zmiana, mieszkanie dla sportowca. Tak, dom sportowca, tak to się nazywa. Toropol pięknieje nam z roku na rok. W moim odczuciu mamy jedno z piękniejszych lodowisk w Polsce, jak nie najpiękniejsze i nie mówię tego tak rzucając słowa na wiatr, akurat ta infrastruktura jest mi dosyć dobrze znana, mamy piękne lodowisko, to prawda, a wracając jakby do samego domu sportowca, 13 pokoi dwuosobowych, pokoje wyremontowane, można powiedzieć od podstaw, nowe sanitariaty i to jest miejsce, gdzie mogą przenocować nie tylko i wyłącznie sportowcy, ale również turyści, którzy będą przyjeżdżać, odwiedzać nasze miasto. Wracamy w takim razie do tych klas sportowych. Ile takich klas jest w naszym mieście? Ile funkcjonuje? Tych klas troszeczkę faktycznie powstało, bo ten projekt, który był budowany wspólnie z Odrą Opole, to on jest realizowany też już od kilku lat, przy czym po zmianie w obszarze oświaty, tak, mieliśmy wcześniej jeszcze gimnazja, teraz już tych gimnazjów nie ma. Wcześniej to było tak, że my te klasy sportowe, piłkarskie w liceum, przepraszam, w gimnazjum, przy szkole podstawowej nr 5 tam chyba było, tam w tych klasach gimnazjalnych tworzyliśmy klasę piłkarską. Ona już była mocno wyselekcjonowana, czyli na poziomie chłopaka, który miał kilkanaście lat, można było faktycznie jakby określić, to robili trenerzy na podstawie testów sprawnościowych, którzy piłkarze mają jakby szansę kontynuowania nauki, a przy okazji treningów akurat w tej klasie. No, chcieliśmy stworzyć taki projekt, biorąc pod uwagę jakby możliwości sportowe, taki dość elitarny, czyli ci piłkarze, którzy trafili do tej klasy, mieli zwiększoną liczbę też godzin, a przez to trenując razem ze sobą, zakładając teoretycznie w gronie tych najlepszych, mieli możliwość podnoszenia swojego poziomu. Po reformie w oświacie troszeczkę to uległo zmianie, bo teraz staramy się takie klasy tworzyć od czwartej klasy szkoły podstawowej w szkole podstawowej nr 5, a potem kontynuacja jakby tego projektu szkoleniowego odbywa się w liceum nr 9. Podobnie jest z piłkarzami ręcznymi, przy czym naukę w klasach dedykowanych jakby tej dyscyplinie rozpoczynamy od klas dopiero od licealnych. W zeszłym roku mieliśmy taki projekt klasy łączonej, że część było siatkarek, część było piłkarzy ręcznych, natomiast w przyszłości może się tak zdarzyć, że i siatkarek, i piłkarzy ręcznych będzie na tyle dużo, że będziemy mieli osobne klasy. To się oczywiście już zaczyna dziać. W tym roku tendencja może jest taka nie do końca dla nas w 100% zadowalająca z tego tytułu, że jakby też pandemia spowodowała, że te decyzje, które podejmują uczniowie i rodzice są być może mniej odważne. To jest jedna sprawa. A dla nas, dla miasta, takim pewnie też pewnym wyzwaniem, biorąc pod uwagę też zapotrzebowanie tych młodych ludzi, których chcielibyśmy ściągnąć do Opola, żeby jakby zwiększyć ten promień naszego rażenia, to żeby to nie było samo miasto, ale moglibyśmy wtedy ściągać bardzo uzdolnioną młodzież z województwa, czy nawet spoza województwa, ale do tego potrzebna jest bursa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Moim gościem był wiceprezydent Opola, pan Przemysław Zych. Bardzo dziękuję.